Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj Denko, niesamowicie dużo kosmetyków mi się uzbierało, także zaczynajmy. Balsam, wczoraj skończyłam balsam z Dove i to jest ten kokosowy. Dawno nie miałam balsamów z Dove, a kiedyś się bardzo, bardzo lubiłam. Ten akurat dostałam jakiś zestawie, boże, pewnie ponad rok temu, ale w końcu doczekał się swojego czasu i był naprawdę fajny, bardzo lubię. Ja cały czas kupuję mydełka z Dove, bo bardzo je lubię. Także balsam też jest super. Skończyłam taką, w ogóle kupiłam, będę miała później więcej rzeczy, taki zestaw na Vinted Harry'ego Pottera i to był Shimmering Bath Elixir i to był taki biały, pełen brokaciku płyn do kąpieli. Takie coś, kiedyś wypatrzyłam jakoś tak tanio, ktoś sprzedała cały zestaw, także wzięłam, była bardzo fajna kąpiel, mega dużo piany, także wiecie, sama przyjemność. Skończyłam szampon peelingujący z Yantar. Ja do tej pory jeszcze nie robiłam peelingu takiego skóry, jakoś tak, chyba już tyle rzeczy robię, jakoś na ten peeling mnie nie ciągnie. I kiedyś kupiłam właśnie taki szampon peelingujący z wyciągiem z bursztynu i enzymami. I po prostu używałam to. Więc na zmianę z normalnym szamponem używałam taki, nie wiem czy to bardziej doczyszcza, mniej doczyszcza, nie wiem. Czy jest tak samo dobry? No na pewno nie, jak peelingowanie skóry. No ale właśnie takie coś kupiłam, bo ogólnie lubię Yantar. Płyn micelarny do demakijażu, ja używam do demakijażu oczu. Z Garniera jakoś mi się wtedy skończył, kupiłam takie małe opakowanie. I kurde, jakoś po tym ile przetestowałam już płynów micelarnych i miałam ten zielony, jednak zielony jest dla mnie fajniejszy niż ten różowy. On jest dobry, on jest bardzo fajny, ale wydaje mi się, że tamten jest delikatniejszy i przy tym czasami, nie wiem czy ja sobie to już mówiłam, ale wpadł mi do oka i jakoś tak coś było nie halo, a wydawało mi się, że ten jest dosłownie jak woda, wiecie? Więc jednak chyba będę rozglądać się za tym zielonym aloesowym, bo jest moim zdaniem dużo lepszy. Lakier do włosów. Wszystko mi się nagle skończyło takie do włosów, bo i lakier i suchy szampon w tym samym dniu mi się skończyły. Jeżeli chodzi o lakier, to kupiłam wtedy do spróbowania Schwarzkopf Keratin Hairspray i był ok. Nie jakoś super mocno trzymał, niby to jest czwórka. Ale na tyle co ja używam lakieru, ja naprawdę nie używam dużo, ale jak spinam włosy, żeby te krótkie mi nie latały, lubię sobie psiknąć. Też mam dużo właśnie takich krótszych włosów, także przy kucyku mi często coś wypada, to wtedy sobie używam lakieru. Rzadko do, nie wiem, jak zakręcę włosy to lakier, to nie do tego, tylko właśnie do tych fruwających krótkich. A Batiste, lubię Batiste, także zawsze mam jakiś suchy szampon w domu na wypadek i w ogóle kupiłam, widzę, że dokładnie taki sam mam teraz w łazience. Nie byłam pewna się, który zużyłam, czy ten różowy. Wydawało mi się, że nie ten, ale ja lubię tropikalny, bo tu wiecie, i zapach kokosa, taki ogólnie słodziutki. Zużyłam taki tonik do twarzy, ja go kupiłam albo w Home Sense, albo w TK Maxie i tylko dlatego, że jest różany, uwielbiam różane rzeczy do twarzy. Rose Hip Facial Toner. Nie wiem, w ogóle Clinical Works chyba to jest firma, ale był bardzo fajny do tego ta pompka. Wiecie, jak te zmywacze. Także fajnie się go używało, piękny miał zapach róży. Także polecam, nie był drogi i był bardzo duży. Tutaj mam serum, to jest firma Laura Coco Race, czyli Laura, która założyła Laurelle, ale już nie jest właścicielką i ma właśnie te kosmetyki i wiecie co, ja wybrałam serum do twarzy rozświetlający Rytuał i samo serum jest bardzo fajne, ale jego jeden z plusów jest dla mnie również minusem, bo to jest taki mega oleisty produkt, taki po prostu tłusty olejek, co przy tym, że ja myję włosy wieczorem i suszę i wiecie, potrzebuję mieć świeże na drugi dzień, średnio się sprawdzało, bo mi się przyklejały włosy do twarzy, musiałam sobie spineczki zakładać. Mimo, że na to nie trzeba nakładać teoretycznie kremu, bo on mega nawilża, ale ja nakładałam krem jeszcze, żeby tak trochę zmatowić ten olej, żeby nie był aż tak klejący.
I kurde, jednak mimo tego, że olejek, znaczy, że serum jest fajne, to źle mi się go stosowało, bo widziałam, że mi się też będzie przykleić do włosów. I był fajny na dni, kiedy miałam związane włosy i widziałam, że na przykład jutro rano umyję albo będę spinać. Ale tak jak umyłam wieczorem, to kurde, jednak mi się tak kleiły włosy strasznie do niego. Ale sam olejek ślicznie pachniał, pięknie nawilżał łydki, no mega tłusty, jak miał nie nawilżać. No fajne produkty, fajne mają składy, ale... No to jest taki minus dla mnie, więc trochę mnie od niego odstrasza, no i jest dużo droższe niż takie rzeczy, które normalnie kupuję. Zużyłam peeling z Fluff, w ogóle zapomniałam, że mam jeszcze peeling z Fluff. I tu była, to było Bali Flower, o zapachu balijskiego kwiatu. Sam peeling super, on jest taki, ciężko nawet wytłumaczyć, jaka to jest konsystencja, peeling do ciała tylko napisane, bo to jest tak jakby taki, jaki, trochę a la Play-Doh mi się kojarzyło, bo można to było tak, wiecie, zgniatać ten produkt, dużo tego peelingu, super pachniał, super peelingował, świetny produkt, mam nadzieję, że w Polsce coś sobie z Fluffa kupię, bo lubię te produkty i dawno, wiecie, już mi się pokończyło wszystko, ale wiecie co, ostatnio kupiłam na właśnie Vinted zestaw świąteczny. Coś takiego jak wtedy miałam, pamiętacie ten, nie wiem czy pamiętacie, ten spray do poduszki taki zimowy, który bardzo cały rok używałam, uwielbiałam go i właśnie kupiłam taki zestaw, tylko tam był balsam i ten spray, tylko zapachu pomarańczy czy cynamonu chyba. Także za jakieś chyba 4 funty taki zestaw ktoś sprzedawał, także wzięłam sobie i będę, jak się zrobi chłodniej, zacznie się jesień, to będę miała spray, więc się bardzo cieszę, bo nie wiem, czy Flawy jeszcze w ogóle będzie to robić. Takie zwykłe mydełko z Carexa, to było z aloe verą, także nie ma co się rozgadywać. O, zużyłam 2 jeszcze, Macadamia Oil. One dużo mydełek idzie. A i tutaj szybko wam pokażę z tym Harrym Potterem. Był jeszcze zestaw taki galaretek do kąpieli i była czerwona, żółta i zielona i bardzo fajne, fajne pachniały. Taki gadżet, podzieliłam się z Liamem, bo dla niego to była mega frajda. Szampon do włosów, L'Oreal Elvive Hydra Pure, to o tym mówiła właśnie siostra, że podobno jest taki super, bardzo fajnie oczyszcza, szczerze mówiąc, nie zauważyłam jakiegoś, nie wiadomo jakiego efektu, ale bardzo ładnie włosy doczyszcza, fajnie pachnie, ja ogólnie lubię produkty L'Oreal, te właśnie do włosów, także fajny i kupiłam, mam teraz taką samą wersję, tylko dużo większą butelkę, więc jest fajny, polecam spróbować. Tutaj mamy body butter, czyli masełko do ciała z Soap & Glory, to jeszcze pozostałości kalendarza adwentowego, wersja fruity, Tropical Fruits and Hibiscus, taki był zapach, przepięknie pachniał, super, super tę serię, chociaż chyba kokosowa mi się najbardziej podobała. Ale pięknie, bardzo owocowy, także jak lubicie takie zapachy i macie dostęp oczywiście do Soap & Glory, to polecam. Wiecie co, to kupiłam w tym, w TK Maxie chyba? TK Maxie. Bubble Tea, żel pod prysznic, banana, smoothie, bananowo-truskawkowe smoothie. Wiedziałam, że będzie cudownie pachnieć i jakoś nie drogie było, chyba coś 2 funty z czymś, także wzięła mi duża pojemność, przepięknie pachniała, o Jezu, żałuję, że nie wzięłam więcej. Nie, dla mnie połączenie truskawki, banana to jest w ogóle mistrzostwo i ostatnio w ogóle pierwszy raz próbowałam bubble tea, nigdy w życiu wcześniej nie próbowałam, wtedy akurat wzięłam truskawkową matcha i była pyszna i też u nas są w sklepie, w Tesco można kupić takie do zrobienia w domu, wiem, że w Polsce też macie, bo siostra mi pokazywała, ale tak o kosmetykach, a ja o herbacie, ale super, super zapach, nigdy nie miałam produktów z bubble tea wcześniej. Następnie zużyłam jeszcze jedno serum z Honest, czyli firma Jessica Alba. I to jest Daily Green Juice Antioxidant Super Serum i to używałam sobie na dzień, a tamto używałam na noc. Fajne, szybko się wchłaniało, miało takie, ciekawą miało teksturę, bo takie nawilżające, ale tak szybko się nawilżało. Teraz mam w ogóle z Liren, które jest takie znowu bardzo klejące, bardzo szybko się wchłania, ale jest takie klejące, a to było takie fajne, po prostu takie
bardzo lekkie, idealne na dzień. Jeżeli kiedyś spotkam jeszcze te sera, to na pewno kupię, bo było bardzo fajne. Krem jeden zużyłam, zostały mi jeszcze tylko dwa. To są te kremy, na które troszkę narzekałam, bo średnio nawilżają, one są z TK Maxa, taki zestaw dostałam. Trochę średnio nawilżają, słabo pachną, no ale coś nawilżają, są ok, ale jestem zawiedziona, bo byłam pewna, że będą takie mega owocowe, wiecie, pięknie pachnące, ale zostały mi jeszcze dwa, tylko nie wiem jakim cudem mam otwarte obydwa. Chyba myślałam, że jedną skończyłam i otworzyłam drugie, bo ja staram się, wiecie, nie otwierać dwóch. Tutaj była guava, strawberry, watermelonem, pomegranat, a drugi był pineapple, lemon, ginger and mint. Nie czułam mięty, więc dobrze, bo ja nie lubię mięty. No ale niestety. I czy zużyłam jedną z tych okropnych pomadek? Dwie zużyłam, ale wiecie dlaczego? Bo ja używam je 10 razy częściej niż zwykłą pomadkę używa, bo tak słabo... Bo tak słabo nawilżają, ale mi jest szkoda strasznie. Nie wiem, jest... Czy wy wyrzucacie kosmetyki, jeżeli kupicie i wiecie, że coś jest kiepskie? Czy męczycie się? Ale została mi ostatnia, jestem na ostatniej. Zużyłam pomarańczową i migdałową. Ani jedna, ani druga nie pachniała tym, czym powinna. Może mają tam jakieś, nie wiem, olejek, środków, co wątpię. Szkoda, fajne opakowanie takie papierowe. Ale nie, nie. Teraz mam wiśniową i też nie pachnie wiśniami. Także ostatnia i nie będę już więcej zestawów kupować. Chyba, że wiem, że to jest mega dobry produkt, to tak. Ale takie zestawy pomadek i kremów to raczej nie. Żel pod prysznic Imperial Leather. I tu było Mallow and Rose Milk. Fajny, ładnie pachniał. Teraz mamy coś fajnego. Czy kupiłam coś fajnego? A nie, kupiłam coś fajnego. Truskawkową Pawlowę pojawiła się u nas w Tesco. Zużyłam również masełko do ciała Soap & Glory. Kokan, to już chyba jest ostatnia rzecz właśnie z kalendarza adwentowego. I to masełko nie będzie widać na pewno, to jakieś tam po coś. Ma taki bardzo delikatny brokat. Ale tak mega widać na skórze, więc wydaje mi się, że to jest idealne na lato podkreślić opaleniznę, jeżeli się takiej dorobi. Oj, jak się tu podrapałam. Mega się świeci, nie spodziewałam się. Przecudnie pachnie, jeszcze się wniuchnę. Ślicznie pachnie kokosowo. Kokos i słodka wanilia. Zdecydowanie jesteście w stanie wyczuć oba zapachy. Super, polecam. Na końcu kilka maseczek. I zostały mi jeszcze, zużyłam korektor z Number 7. Ja wiecie, że lubię ich podkłady. Teraz w ogóle sobie zamówiłam z Paese jakiś nowy podkład. Dalej obserwuję Claudię Cukier-Puder, uwielbiam po prostu oglądać jej live'y. Nigdy chyba w życiu nie oglądałam live'u takiego makijażowego typowo, a uwielbiam oglądać jej wszystkie. Dlatego właśnie zamówiłam tamty podkład. Ale Number 7 zawsze będę wiedziała, że mogę do nich wrócić, bo są fajne. I ten korektor był bardzo fajny. Lift Illuminate Triple Action Serum Concealer. Ja miałam w kolorze Light Medium. I zużyłam, ile mogłam, wydubałam, ale już więcej nie mogłam. To też miałam bardzo, bardzo długo. Nie wiem, czy moja siostra jeszcze pamięta, jak to kupowałyśmy w takiej malutkiej drogerii z Frutia. To jest balsam jagodowo-miodowy. Miodowy balsam do ust. Bardzo go długo używałam, był super, bo był taki jak wazelinka, to był taki domowy balsam, jak go miałam zawsze na toaletce i z rana mogłam sobie posmarować i miałam takie mega nawilżone usta. Bardzo fajny do tego, strasznie sweetaśne opakowanie. I zużyłam lakier hybrydowy, to jest Semilac 803, 5 w 1 Delicate Pink, to taki bardzo, bardzo jaśniutki różowy, ja je lubię, a te 5 w 1 to dobra, to są idealne na takie kiedy chcecie zrobić paznokcie albo już musicie, ale jeśli tak nie chcę, to te 5 w 1 są idealne, bo tylko jedną warstwę nakładacie. Teraz miałam niestety te nie 5 w 1, także musiałam 3, ale też jest śliczny, taki jasny fioletowy, też go bardzo lubię. Ja lubię takie jasne kolory. Właśnie muszę sobie zrobić stopki i chyba właśnie poleci ten kolor, bo jest przepiękny. Tak, i ostatnie maseczki.
Zużyłam tą z Lush, co dostałam próbeczkę. Beauty Sleep się nazywa i była super. Starczyła mi właśnie na dwa użycia. Po prostu skóra jest niesamowita po tych maseczkach. Szkoda, że one są takie drogie, a jeszcze ta to na pewno jest mega droga, bo wspominam wam, że to podobno jest jakiś mega super nawilżający składnik, który jest w ich mega drogich kremach do twarzy. Ale Jezu, rewelacyjny. Po prostu zostawiam sobie taki, wiecie, na weekend, żeby miał taki typowy spa z taką super maseczką, ale była mega po prostu. I zużyłam maseczki. Te grejpfrutową i brzoskwiniową. Bardzo były fajne. Ta była super. To jest pewnie z Action, taka z kolagenem. I dwie z nadrukami. Super były. Ta była zwłaszcza bardzo fajna. I zawsze daję Liamowi, żeby zgadywał, kim jestem. Ale super, bardzo lubię. I na pewno sobie w Polsce nakupię maseczek. Już się nie mogę doczekać. I to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja w ogóle przed chwilą wróciłam od fryzjera. Nie wiem, czy zauważyliście, że nie mam odrostów. Także super, dzień mi się zaczął. Deńko nagrane. Ja dzisiaj się będę zajmować raczej sprzątaniem domu. Taki po prostu ekscytujący dzień będzie. Mam nadzieję, że coś tutaj dla siebie znaleźliście, a może jest coś, co możecie mi fajnego polecić. Pozdrawiam was, kochani, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!